Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Inauguracja gry naszej drużyny w trzeciej lidze wypadła źle, niemrawo, bez pomysłu na grę i zakończyła się przegraną z zespołem Lux Ziemia Lubińska. Tego dnia zawodniczki Wiktorii na boisku gości nie zaprezentowały nawet minimum swoich umiejętności i możliwości. Już od samego początku meczu piłkarki Wiktorii nie potrafiły skonstruować składnej akcji i oddać strzału na bramkę gości. Na domiar złego już w czwartej minucie spotkania boisko musiała opuścić Angelika Galant, która nabawiła się groźnej kontuzji kolana, a w jej miejsce do gry weszła Agnieszka Oroń. Pierwszą bramkę Wiktoria AWU straciła po błędach i nieporozumieniu w linii obrony. Po straceniu gola w dalszym ciągu nasze zawodniczki nie umiały odnaleźć swojego rytmu i tempa gry. Linia pomocy tego dnia popełniała mnóstwo błędów i zagrywała bardzo niedokładnie. Zarówno Ada Skrobiś, jak i Gosia Kałużna oraz Ania Sławińska nieustannie zagrywały niecelnie, niedokładnie i traciły mnóstwo piłek. W pierwszej części meczu swoich dwóch szans bramkowych nie wykorzystała Natalia Marszałek, będąc dwukrotnie sam na sam z bramkarką gości, posyłając piłkę w kierunku bramki za lekko i niepotrzebnie. Mając za sobą oddalone o ponad 10 metrów obrączenie, oddała strzał z 15 metrów, zamiast minąć bramkę Luxu i umieścić swobodnie futbolówkę w siatce. Sztuka ta udała się naszym zawodniczkom po wywalczeniu piłki przez Martę Bedrę i podaniu jej wzdłuż bramki, gdzie stała Agnieszka Oroń, a ta doprowadziła do remisu. Pomimo rezultatu 1-1 do przerwy, gra naszych piłkarek była po prostu zła. Druga odsłona, a szczególnie jej początek, to katastrofalna gra linii pomocy, a szczególnie Ani Sławińskiej, która przyczyniła się do utraty drugiego gola wespół z Martyną Wylegałą. A i nie bez winy są nasze środkowe obrończynie Emilia Dolata i Karolina Ryl, które piłka minęła i trafiła do zawodniczki gospodyń, a ta niepokojona trafiła po raz drugi do siatki Patrycji Urbańskiej. Przy stanie 2-1 dla Luxu nasza drużyna w dalszym ciągu nie umiała znaleźć pomysłu na rozegranie piłki w środku pola, a przyjęcia futbolówki przez Adę Skrobiś i Gosię Kałużną odbywały się na kilka metrów. Do tego nie oddały ani jednego strzału na bramkę Luxu. Anna Sławińska tego dnia nie nadążała ani z akcją ofensywną, ani w grze obronnej. W drugiej połowie siła naszego ataku jeszcze bardziej osłabła i nie stwarzała prawie żadnego zagrożenia. Marta Bedra kończyła mecz utykając z bólem mięśnia czworogłowego prawej nogi, a Natalia Marszałek z żółtą kartką za faul od tyłu na zawodniczce gospodyń. Agnieszka Oroń w drugiej połowie popełniała zbyt dużo strat, aby móc zagrozić bramce Luxu. Gospodynie po kolejnym błędzie naszej drużyny w zamieszaniu w polu karnym Patrycji Urbańskiej umieściły po raz trzeci piłkę w siatce Wiktorii. Dopiero rezultat 3-1 nieco zaczynał budzić nasze wciąż ospałe i bez sił tego dnia zawodniczki. Końcowa faza meczu to zmniejszanie rozmiaru porażki do wyniku 3-2 po akcji, w której Emilia Dolata płaskim strzałem wyprzedzając bramkarkę Luxu strzeliła drugiego gola dla Wiktorii AW.
Do końca meczu wtedy pozostawało 13 minut, jednak ani Gosia Kałużna, ani Ada Skrobić w dogodnych sytuacjach nie potrafiły strzelić wyrównującego gola. Mimo przegranej przeciwnik Lux Ziemia Lubińska bardzo pozytywnie odnosił się do gry, a w zasadzie do waleczności na boisku piłkarek z Wałbrzycha. Na samym początku było bardzo dużo energii, a po drugiej połowie no to już trochę mniej, bo było zmęczenie, a tak to bardzo dobry mecz. Macie fajne dziewczyny, przede wszystkim waleczne i tutaj trzeba ukłon zrobić w tym kierunku, bo nie sztuka polega na tym, żeby stać i zdobywać bramki, ale walczyć do końca. Przegrywały i walczyły i to mi się bardzo podoba. No dziewczyny są po prostu, wie pan, takie, no są bardziej agresywne niż chłopaki. Prawda? Mm-hmm. Dlaczego tak myślisz, są bardziej? No bo dziewczyny bardziej chcą wygrać, chcą no po prostu chcą być lepsze. Walczyłyśmy, jak nas przeciwniczki denerwowały, to więcej się agresji włączyło. Nasza drużyna odniosła w pełni zasłużoną porażkę, z której koniecznie musi wyciągnąć wnioski. To był zimny kubeł wody na głowy naszych piłkarek. No cóż, ale w drugiej połowie dopiero zaczęłyśmy cokolwiek grać. W pierwszej to było zwykłe kopanie na piłki. Jedna drużyna wykopywała, druga wykopywała. Kto komu udało się piłkę dorwać, no to strzeli bramkę. Teraz już piłkarki muszą zapomnieć o tym spotkaniu i przygotować się do meczu u siebie z Orlikiem Jelenia Góra, który przegrał także swoje pierwsze spotkanie aż 0-9 z AZS 2 Wrocław. Kolejny mecz ligowy odbędzie się 16 września 2012 roku o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego w Wałbrzychu. Czerwony dywan niczym na gali Oscarowej. Znani i cenieni polscy aktorzy, producenci, reżyserzy i krytycy filmowi. Przez 3 dni Sokołowsko przeżywało prawdziwe oblężenie wielbicieli kina Krzysztofa Kieślowskiego. Festiwal był okazją do dyskusji o niebanalnej twórczości mistrza, ale także wzięcia udziału w wielu wydarzeniach pobocznych, jak pokazy plenerowe, wystawy i panele dyskusyjne. Pani Krasiu, piękne zdjęcie. Dziękuję. Tematem przewodnim drugiej edycji festiwalu Omarza Kieślowski był film Bez końca. W dramacie psychologiczno-politycznym wystąpiły m.in. Marzena Trybała oraz Katarzyna Figura, które zaszczyciły swoją obecnością podczas gali festiwalu. Aktorki spotkały się z fanami oraz wspominały współpracę z wielkim reżyserem. Podczas festiwalu nastąpiły również przekazania archiwum Kieślowskiego na ręce Fundacji In Situ. Dokumenty będą miały swoją stałą ekspozycję w Laboratorium Kultury, które powstaje w Sokołowsku. To są filmy, to są plakaty, to są bezcenne scenariusze, scenopisy tych scenariuszy. To są liczne dokumentacje, wycinki z gazet, dokumentacje towarzyszące premierom filmowym. To są również listy publiczności, które i rysunki dzieci nawet, które pisały taką korespondencję do jakby Krzysztofa Kieślowskiego. Archiwum twórczości Kieślowskiego zostało przekazane przez studio filmowe TOR, którego dyrektorem jest Krzysztof Zanussi. Przedstawiciele organizacji nie mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, jednak połączyli się z gośćmi przez Telebim. Studio filmowe TOR pracuje w tej chwili bardzo intensywnie nad rekonstrukcją cyfrową filmu Krzysztofa Kieślowskiego. Także za moment, myślę, niedługi, będziemy mieli okazję zobaczyć te filmy po rekonstrukcji, odnowione i będą miały drugie życie. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie i pozdrawiam Państwa. W ramach odrestaurowanej filmografii zaprezentowano dokument Zdjęcie z 1968 roku, w którym młody Kieślowski analizuje losy dwóch chłopców z wojennej fotografii, prowadząc przy tym dziennikarskie śledztwo. Czy możemy Pani powiedzieć, Pani mieszka w tym domu? No. Chciałem się zapytać, czy Pani może mi powiedzieć, kto w tym domu mieszkał w czasie wojny? A, proszę Pana, to ja jestem młoda lokatorka. To tutaj są po 40 lat, mieszkają po 50, tych niech się Pan pyta. A ja to Panu nic nie powiem, bo nie wiem. Proszę na telefon. Proszę Pana, mam pytanie. Pan tutaj mieszka dawno? No, od ilu lat? Nie wiem. 30 lat, to jest 15. Od czasu wojny? Tak, od wojny. Jak była wojna, czy Pani rozkończyła Pani, że tutaj mieszkał w czasie wojny? W czasie wojny jeszcze mieszkałem. Proszę Pana, czy Pan pamięta? Niech Pan zobaczy.
Uczestnikami gali byli współpracownicy, aktorzy oraz znajomi i przyjaciele Krzysztofa Kieślowskiego, którzy udokumentowali swoją obecność wpisem do specjalnej księgi. Reżysera wspominała również jego żona Maria oraz syn przyjaciela ze szkolnej ławy. Będąc z małymi chłopcami, kiedy to kino jeszcze działało, nie mieli na tyle pieniędzy na bilety, żeby wejść do kina, oglądać filmy. Nie było dokładnie dziury, ale z tego co mówię, to był wywiecznik na sali, na tyle duży, że poprzez szparę tego wywiecznika można było oglądać filmy i te filmy razem z moim ojcem oglądali. W ten sposób chłonęli kino. No, swoją złość, że inni mogą oglądać, a oni nie, wyrażali tym, że no, z tej góry na tą widownię pozwalali sobie na różne żarty. Równolegle do wydarzeń odbywających się w Starym Kinie Zdrowie prezentowane były pokazy plenerowe oraz wystawy fotografii. Do Sokołowska licznie zjechali wielbiciele kinematografii z całego kraju. Dla dawnego uzdrowiska festiwal był doskonałą formą promocji walorów górskiej miejscowości. Przy przywożeniu tutaj znakomitych twórców wytwarza nową jakość tego miejsca. A co jest najważniejsze dla mnie, że lokalna społeczność bardzo się angażuje i chętnie uczestniczy w tych spotkaniach. Nie tylko jako publiczność, ale również bardzo pomaga i myślę, że wszyscy odczuwamy, że powstają inwestycje, że pojawiają się kawiarenki, że to wszystko ma bardzo piękny kształt estetyczny, no i że możemy zobaczyć niepuste ulice Sokołowska. Fundusze zdobyte podczas festiwalu posłużą do odbudowy niegdyś pięknego i monumentalnego gmachu sanatorium doktora Bremera oraz utworzenia w nim Laboratorium Kultury z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Kawał dachu jest na zamku. Chcemy odbudowywać szybko całość, bo innej możliwości nie ma. My możemy czekać, budynek nie. Regionalne wypieki oraz potrawy ludowe, konkursy literackie oraz na najpiękniejszą kompozycję żniwną. A wszystko to w atmosferze biesiady i zabawy do białego rana. Tak wyglądały dożynki w Stanowicach koło Strzegomia. Impreza była podziękowaniem za zebrane przez rolników plony oraz okazją do integracji mieszkańców wsi. Staram się przede wszystkim taki ukłon w stronę rolników, którzy no, ciężką pracą tutaj służą społeczeństwu, a praca jest niełatwa, tak jak powiedziałem, że aura płata nieraz takiego figla, że po prostu ciężko liczyć na plony. Piąte Święto Chleba w Stanowicach rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w pobliskim kościele. Następnie mieszkańcy wsi udali się do parku, gdzie podziękowano funkcjonariuszom Straży Pożarnej za działalność na rzecz całej gminy oraz ochronę dobytku rolników. Strażacy zostali odznaczeni złotymi i srebrnymi krzyżami za zasługi i bohaterską służbę. Medale zostały przekazane także na ręce samorządowców, którzy wykazali się wkładem w rozwój miejscowości. Czuję się naprawdę dzisiaj wyjątkowo ze względu na to, że otrzymałem od nich wyróżnienie w postaci tego właśnie brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa. Dlatego tak, że cieszy to właśnie, że dostrzegli moją również chęć im pomagania. A cieszę się również z tego faktu, że udało się wcielić w życie pomysł wyróżniania mieszkańców zasłużonych dla wsi Stanowice. Bo jest to nobilitacja z jednej strony, a z drugiej strony również pokazanie, że warto działać, że warto coś robić dla dobra wspólnego. Święto Chleba było jednak przede wszystkim okazją do integracji mieszkańców wsi. Podczas zabawy rozegrano również konkursy na najpiękniejszą kompozycję żniwną, regionalny chleb, potrawę oraz kołacz. Oczywiście smakowite prace nie cieszyły jedynie oczu zebranych, ale również ich podniebienia. Święto Chleba jest dlatego szczególne, że ono wyzwala inwencję twórczą mieszkańców. Tu w Stanowicach mieszka 1037 osób i wśród nich jest bardzo wiele osób utalentowanych autentycznie. I najlepszym dowodem na to są te prace konkursowe prezentowane tam na stoiskach. Zebrane fundusze na obchody Święta Chleba pochodziły z gminy, starostwa powiatowego oraz organizacji pozarządowych. Dzięki nim udało się wydać tomik poezji, który zawiera prace konkursowe z poprzednich 4 edycji zabawy. Po wyróżnieniu najlepszych kucharzy i artystów mieszkańcy nie rozeszli się do domów. Tańce, zabawa i biesiada trwały w Stanowicach do białego rana. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.